Tartak Państwa Witkowskich w Rychłowicach rozszerza profil produkcji. Od pewnego czasu oprócz belek, desek i wielu różnych konstrukcji powstają tutaj również drewniane statki rzeczne. Pierwsza była szkuta Wanda, na której Wacław Witkowski przepłynął rzekami Europy do francuskiego Orleanu, wszędzie po drodze promując Wieluń. Tym razem w zakładzie powstaje kolejny galar. Galar jest to typ statku średniowiecznego, który służył do transportu płodów rolnych z Małopolski do Gdańska. I zbudowany z tanich, prostych materiałów, jakie rosły na Podkarpaciu, a więc ze świerku i jodły. Korzenie, rozparcie jest świerkowe. Galary miały wymiary przeciętnie 22 metry, szerokie na 7-8 metrów i jednorazowo mogły zabrać na swój pokład nawet 100 ton zboża, pszenicy lub też soli, potem zbochni. Karierę statki rzeczne wiślane rozpoczęły po udanym bitwie morskiej, jaką właśnie na galarach i szkutach w 1465 roku na Zalewie Wiślanym dzięki funduszom gdańszczan udało się pokonać flotę krzyżacką i w następnym roku, w 1466, został podpisany w październiku, 15 października, pokój toruński po 15-letniej wojnie z krzyżakami, a w następnym roku król wydał edykt, który upoważniał wszystkich obywateli w Polski do korzystania z rzeki Wisły do Woli. No i wtedy nastąpił dynamiczny rozwój naszej gospodarki. Polska zaczęła się rozwijać, dlatego że bardzo dużo płodów rolnych, zboża przede wszystkim, ale także potem soli z bochni eksportowano do krajów Europy Zachodniej poprzez Gdańsk. Gdańsk się bogacił, ale i nasza cała ojczyzna też. Te galary, które buduję, one są zrobione jako wierne kopie tych średniowiecznych z wykorzystaniem naturalnych korzeni świerkowych oraz pni, całych pni wykonanych z drewna świerkowego lub jodłowego. Charakteryzowały się płaskim dnem, ale też bardzo dobrą parametrami, jeśli chodzi o nawigację. W ostatnim tygodniu przy nowym statku trwały prace wykończeniowe. Galar szykowano bowiem do udziału w Festiwalu Rzeki Wisły. Jest to wielka impreza zorganizowana wspólnymi siłami przez miasto Włocławek, Ciechocinek i Toruń. Na tym festiwalu wystąpi 40 jednostek drewnianych z całej Europy, można powiedzieć, bo z tego co wiem już dopłynęli Francuzi, już są na miejscu, Litwini przyjadą 12 ze swoją czajką i będą także Czesi, no i oczywiście duża grupa polskich wodniaków i nasz galar będzie również tam reprezentował naszą firmę, no i to wodniactwo polskie. Ostatnie szlify, malowania i 10 w Płocku będziemy go wodować. Tam jeszcze będziemy go przygotowywać dalej, bo trzeba go jeszcze otaklować, czyli uzbroić w liny, żagiel, to wszystko przygotować, żeby godnie wypaść na tej imprezie. A jakie są kolejne plany kapitana Witkowskiego? Zbudowałem już galarów 8, to już jest 8 z kolei. No muszę powiedzieć, że już przepłynęły Europę, także w Orleanie co roku są prezentowane jako udane jednostki właśnie myśli inżynierskiej, ciesielskiej, szkutniczej naszej średniowiecznej Polski. Cieszę się bardzo, ponieważ ten ruch, który zapoczątkowałem w 2010 roku, ruch budowy statków rzecznych, drewnianych, rozwija się. I dzisiaj jest już nad brzegiem Wisły kilka szkutni, które próbują, jakby to powiedzieć, dorównać budową jednostek wielkością naszych tutaj. Także miło mi jest, że ta Wisła zapełnia się pomału jednostkami drewnianymi, takimi historycznymi. Jeśli sprzedam galara, to buduję szkutę.
Ale to szkutę 18-metrową, jeszcze większą. Wanda powstała jedna, pojechała na Wisłę pod Kraków, czyli do Tyńca i tam służy jako prom rowerowy.